Czołem, witam w starym, wspaniałym świecie i dzisiaj porozmawiamy o starożytnych zegarkach i starożytnych butach. O broni nie porozmawiamy, bo nie jest to wystrzałowa środa, tylko zwykła nasza powszednia niedziela i będzie o butach i o zegarkach, a Winchestera zaraz odłożę. Ci z Was, którzy uważnie śledzą moje przygody, wiedzą, że lubię jeździć w odległe tereny, gdzieś daleko zza koło podbiegunowe albo w góry skaliste. I robię to ze starodawnym sprzętem. Staram sobie utrudniać życie tak, żeby przeżywać trudności dawnego podróżowania, obozowania, polowania ze sprzętem, który był dostępny 100 lat temu, 150 lat temu, ze sprzętem sprzed epoki plastiku i elektroniki. I przed każdą wyprawą przygotowuję się, staram się eksperymentować z różnym sprzętem, różne rzeczy zabierać, próbować przed wyjazdem, a potem sprawdzać to na wyjeździe. I tak samo jest w tym roku. W tym roku jadę na Alaskę, jeśli wszystko się uda oczywiście. Będzie to wrzesień, październik, więc już za kołem podbiegunowym, pogoda jesienno, prawie zimowa. I już teraz w kwietniu zaczynam próbować sprzęt, który tam zabiorę i będą to między innymi nowe buty, inne niż miałem do tej pory i będzie to też zegarek, podobny do takich, jakie miałem, ale trochę inny i o nich dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć. W ubiegłym roku opowiadałem Wam o zegarkach, jakie zabieram na wyprawy. Były tam zegarki elektroniczne, nawet z GPS-em, były też zegarki starodawne, mechaniczne. Wtedy też powiedziałem Wam, że kupiłem sobie właśnie nowy zegarek, automat japoński Seiko, który jest zegarkiem mechanicznym, automatycznym, czyli samonakręcającym się od ruchu czy wstrząsów. Mam na jego temat kilka słów do powiedzenia. Jest to współczesny zegarek Seiko 5 Sport, wersja Sport, który ma wodoszczelność na poziomie 100 metrów głębokości, czyli 10 atmosfer, który ma koronkę tutaj z boku i też z osłonką, więc się tej koronki nie urwie na przykład zakładając szelki plecaka albo robiąc coś w terenie. Jest to zegarek automatyczny. Tutaj można sobie zobaczyć z tyłu, jak pracuje mechanizm. Nie ma w nim więc żadnej elektroniki. Jest dokładnie tym, co tygryski lubią najbardziej. Przynajmniej ja, tygrysek ja. Jest to zegarek, który Wam pokazywałem w zeszłym roku, ale moglibyście go nie poznać, bo on był zupełnie inny, to znaczy miał tarczę taką jak zegarki do nurkowania i miał pasek NATO z jakiegoś płócienny, ale nylonowy, z jakiegoś nylonowego płótna, czyli plastik i w ogóle moim zdaniem był strasznie brzydki, ale miał te wszystkie funkcje, których oczekuję, czyli pokazywał godzinę, minutę, sekundę, jeszcze dodatkowo w bonusie dzień miesiąca, dzień tygodnia i to wszystko. Do tego miał wodoszczelność 100 metrów, czyli taką, żeby można było z tym zegarkiem nawet pływać, a przede wszystkim na przykład przekraczać rzekę, przedzierać się przez jakieś jezioro czy rzekę i nie martwić się, że nam zegarek się zepsuje w tym procesie. No ale był brzydki, więc poszedłem do zegarmistrza i wymieniłem mu tarczę. Znalazłem zamiennik gdzieś w internecie i wymieniłem tarczę i wymieniłem pasek na skórzany. Mniej praktyczny, ale nie zawsze o samą praktyczność przecież chodzi. No i ten zegarek używam od roku w terenie i powiem Wam, że z nim jest jeden zasadniczy problem. Oprócz samych zalet, które ma, jest bardzo ładny, nieduży, lekki, pancerny w miarę i wodoodporny, no to on nie lubi rąbania siekierą. Kiedy się rąbie siekierą, to tamte sprężynki w środku, które w nim są, to one cierpią wtedy, wiecie? On nie lubi rąbania siekierą od tych nagłych wstrząsów, uderzeń i on teraz się późni. On się późni sporo, jakieś 3-4 minuty na dobę. Rano muszę nastawić od nowa godzinę na nim, bo się później jakieś 3-4 minuty. No i w codziennym życiu miejskim, tak jak teraz, czy na jakichś wyprawach co jakiś czas weekendowych na przykład, albo tygodniowych, to nie jest jakiś problem. Ale na wyprawie, na której mogę siedzieć na przykład półtora miesiąca w dziczy, no to kilka minut opóźnienia codziennie spowoduje, że ten zegarek zacznie kompletnie pokazywać dziwną godzinę i to trzeba rozwiązać. Muszę z nim pójść do zegarmistrza, żeby go nastawił, żeby ten zegarek znowu chodził tak jak trzeba.
No i trzeba pamiętać, żeby go zdejmować przy pracach takich jak nagłe uderzenia, jakieś młotkiem, siekierą, tego typu rzeczy, nagłe wstrząsy. No i to, powiem wam, trochę ogranicza jego zastosowanie. To znaczy, to nie jest zegarek, o którym się zapomina, że się go ma na ręce, tylko trzeba go cały czas o nim pamiętać, że się go ma na tej ręce, żeby go nie zepsuć. Dlatego też na najbliższej wyprawie postanowiłem mieć dwa zegarki. Jeden na ręce, a drugi w kieszeni. Jeden naręczny, drugi kieszonkowy. I kupiłem sobie taką busolę, taką radziecką mołnię. No, niestety wolałbym zegarek szwajcarski na przykład, jakąś Omegę, ale Omega kieszonkowa odrestaurowana kosztuje tak z 10 razy więcej tyle, co mołnia rosyjska, która też pokazuje godzinę. Należy wybaczyć barbarzyństwo narodu, który go stworzył, jakoś przeżyć ten fakt, że się ma rosyjski zegarek. Jak się przeżyje ten fakt, to jest bardzo ładny w mojej ocenie zegarek. On jest taki w stylu przedwojennym, w stylu lat 20. XX wieku. Mimo że fabryka Mołni została założona w latach 40. XX wieku, czyli już za Sowietów i po II wojnie światowej, produkowała zegarki kieszonkowe, naręczne dla wojska, dla służb mundurowych. Potem ta fabryka upadła. Teraz jakoś została wznowiona niedawno i produkuje wskaźniki do samolotów, jakieś zegary lotnicze i chyba też są małe serie nowoczesnych mołni wypuszczane, ale ta nie jest nowoczesną, bo tu jest napisane Zdziełanow CCCP, czyli jest to zegarek radziecki, który ma kilkadziesiąt lat i pokazuje godzinę. Jest to zegarek mechaniczny, nakręcany tutaj koronką. Póki co się nie później, póki co pokazuje właściwą godzinę, taką samą jak wszystkie inne zegarki u mnie. Tutaj ma wygrawerowane trzy niedźwiedzie. Jest niedźwiedzica i dwa małe niedźwiedziątka, co połączywszy z moją obsesją, z moim lękiem przed gryzli na Alasce, stwierdziłem, że jest bardzo dobrym zegarkiem, że taki właśnie zegarek potrzebuje. No i ten zegarek jest kieszonkowy, a więc problem z rąbaniem siekierą odpada. Należy go co najwyżej zawinąć w jakąś szmatkę albo mieć jakąś kieszonkę specjalną, żeby się nie porysował w kieszeni. I on zawsze będzie pokazywał godzinę, można sobie wyjąć zegarek z kieszeni. Jest nawet łańcuszek. Problem z nim jest taki, że on nie jest wodoodporny. Tak jak ten zegarek jest wodoodporny, do 100 metrów można w nim pływać, to w tym nie można, więc o tym zegarku też trzeba pamiętać. Przy czym powiem wam, że częściej rąbię siekierą na wyprawach, niż przedzieram się przez rzeki i jeziora i jakieś dziwne akweny wodne, więc ten zegarek wydaje się w tym momencie praktyczniejszy nawet, posiadanie takiego zegarka, i on jest jak najbardziej w duchu przełomu XIX i XX wieku. Jest o wiele bardziej prawdopodobne, że wasz Nesmuk, albo Kefart, albo Krebs mieli w kieszeni coś takiego, niż na ręku coś podobnego. No nie dokładnie takiego samego, bo to jest zegarek współczesny, ale coś w tym stylu, że na pasku. Jak te zegarki będą się sprawdzały, zobaczymy na wyprawie. Dlatego przygotuję jakąś puszeczkę wodoodporną, żeby móc go spakować do wodoodpornej puszki, gdybym przewidywał jakieś przeprawianie się przez wodę. Jeśli chodzi o deszcz, no to raczej nie. To jak on będzie schowany w kieszeni i będzie straszna ulewa, to go najwyżej schowam gdzieś do plecaka, zawinę w jakąś szmatę albo w koc wcisnę i schowam do plecaka i na pewno nie zamoknie, a będę miał awaryjnie ten drugi wodoodporny. Tu mamy sekundnik, tu mamy wskazówkę minutową, godzinową, wszystko gra. On strasznie cyka, wiecie? On jest 10 razy głośniejszy albo 100 razy głośniejszy niż ten automat naręczny. On po prostu chodzi cyk, 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 cyk. Jak w domu nikt przez chwilę nie mówi, to wtedy zegarek mówi. Zegarek mówi cyk, 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 cyk. Prawie jak radziecki budzik. Nie wiem, czy pamiętacie, były takie radzieckie budziki. One robiły tak cyk, 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 drrrr.
Na początku XX wieku pewien myśliwy ze stanu Maine w Stanach Zjednoczonych miał dosyć chodzenia w mokrych butach. Nie chciał chodzić na polowanie w mokrych butach gdzieś na mokradła i wymyślił takie coś. Wymyślił połączenie kalusza i buta. Także mamy na spodzie kalosz, tutaj ta część jakby pół buta i na górze mamy skórzaną cholewkę. Jest to do tego o tyle jeszcze praktyczne rozwiązanie, że cholewka jest wszyta, ten język jest wszyty do samego końca, więc żeby nam się woda nalała, no to musi albo przemoknąć zupełnie ta skóra, albo musi się nalać od góry. No i to są takie buty, to jest LL Beans, tak się nazywa firma. To jest bardzo lekki but, ta podeszwa to nie jest żaden twardy Vibram, to są jakby buty minimalistyczne w tym sensie, w nich jak się chodzi, to jest trochę wrażenie chodzenia jakby w mokasynach, gdzie czujemy podłoże, czujemy kamienie, które są pod butem, ten but bardzo pracuje, stopa nam pracuje, nie ma tu żadnego usztywnienia. Plus jest taki, że są to buty bardzo lekkie, więc noga nam się nie męczy od samego podnoszenia jej. Ci z was, którzy oglądali film o obozowaniu zimowym, widzieli, że tropiłem człowieka w butach od garnituru, a to właśnie były te buty LL Beans. Jeden z nas miał buty LL Beans i one mają taki obcas, właśnie, który wygląda trochę jak obcas od garnituru i gumową podeszwę, która... To są takie łańcuchy jakby zrobione z tej gumy, a wygląda to też trochę jak makaron, szczególnie jeśli chodzi o kolor. Ta podeszwa jest bardzo miękka, można ją palcem zaginać, w związku z tym te buty mają dobrą przyczepność też na kamieniach, ale minus jest taki, że spodziewam się, że ta podeszwa się bardzo zdziera, więc trzeba jak najbardziej unikać chodzenia w nich po asfalcie, po chodnikach w mieście. Są to buty na bagna, na mokradła, a nie na trotuary. Te buty mają ciekawą numerację. Zamawiałem tak, zgodnie z instrukcją na stronie internetowej, zamówiłem nawet pół numera mniejsze niż mam normalnie moją stopę i one nadal mają bardzo dużo miejsca w środku, bo są przewidziane na noszenie jednej pary albo dwóch par bardzo grubych skarpet, tak żeby to były buty raczej zimowe, żeby nam but nie zamakała nam stopa, kiedy brodzimy w śniegu w jakiejś takiej paskudnej pogodzie i właśnie tak są przewidziane te buty. W lato można mieć albo właśnie mniejszy numer zamówić, albo chodzić w cienkiej skarpecie, ale moje próby chodzenia w cienkiej skarpecie w tych butach skończyły się tym, że po pierwsze noga mi latała w środku, a po drugie tutaj ta cholewka nie pracuje dobrze i zaczyna mi nagniatać achillesy z tyłu. To jest bardzo niedobre, więc buty muszą raczej być ciasno dopasowane i mamy tak, że mamy albo po prostu buty o większym rozmiarze na zimę, albo kupujemy sobie drugą parę o mniejszym rozmiarze na lato. Ja te buty zabiorę ze sobą na Alaskę. Jadę we wrześniu i październiku, czyli pogoda spodziewam się taka, że tam będzie już przełom jesieni i zimy. Pogoda w okolicach 0 stopni, tam są bagna, mokradła, bardzo zimno, bardzo mokro, więc takie buty jak najbardziej się sprawdzą. Teraz w kwietniu w Polsce testuję je po raz pierwszy, chodzę w nich po okolicy, więc jest trochę za ciepło. Dzisiaj było jakieś plus 15 stopni i to był tak powiedzmy limit. Szedłem 2 godziny w tych butach, bardzo wygodne są. Nogi mi się nie zmęczyły. Ja bardzo lubię lekkie buty, bardzo lubię buty o miękkiej podeszwie. No ale było mi tak w nich powiedzmy, że ciepławo. Nie spociły mi się stopy na maksa, tak jakby mi się spociły w kaloszach, ale już tak powiedzmy, że był limit. Te plus 15 stopni. Jeśli chcecie chodzić w takich butach, to w sumie polecam najpierw mieć wyrobione stopy do chodzenia w butach minimalistycznych, albo chodzenia boso, albo chodzenia w mokasynach, bo tu stopa pracuje, tu nie jest usztywniona, więc dla człowieka, który ma niewyrobioną stopę, przyzwyczajoną do mocnych trepów usztywniających, te buty mogą się okazać trochę męczące na początku, że będziemy czuli te kamyczki, to tak dziwnie trochę, bo właśnie w nich się chodzi trochę jak w mokasynach, gdzie jest lekko, ale z drugiej strony czuć podłoże. Ale powiem wam, że jestem zakochany od pierwszego wejrzenia. Te buty są po prostu świetne. Są nawet chyba lepsze od tych moich fińskich oficerek, bo są od nich lżejsze, trzymają się mocno stopy, nie chodzą luźno. Jakieś psisko tu łazi. Trzymają się mocno stopy, nie chodzą luźno. Czuć podłoże.
mają lepszą przyczepność, bo tamte są strasznie śliskie, a te mają te swoje makarony. Więc jestem zakochany w tych butach od pierwszego wejrzenia. Będziecie jeszcze na pewno w następnych filmach widzieli, jak ich używam. Też będzie okazja do powiedzenia o nich kilku słów. No i w czerwcu jadę na wyprawę przygotowawczą. Jadę do Szwecji za koło podbiegunowej. Tam będę miał te buty i będę chodził w nich po bagnach. Zobaczymy, jak one się sprawdzają. Pogoda będzie cieplejsza. To będzie czerwiec, więc początek arktycznego lata. Dzień arktyczny, no ale będę sobie jakoś radził w tych butach. Zobaczymy, jak one się sprawdzą, czy się nie rozpadną, czy się nie rozkleją, czy mi jakichś strasznych odcisków nie zrobią. Tak jak mówiłem, projekt jest taki, że tu jest wszyty jęzor. Tu mamy z tyłu przeszycie paskiem, ale takie ciekawe, że ono się rozgałęzia na Achillesie i właśnie nie uciska tu Achillesa. To jest wspaniałe, bo ja to zawsze miałem problemy z butami wyższymi, że one uciskają na maksa mi Achillesy i mam z tym problem. Tu jest to tak rozwiązane, więc jeżeli mam grubą skarpetę i jest tam ciasno w miarę, że nic nie lata, to jest wtedy but dla mnie bardzo wygodny. Są różne modele, od najniższy but jest mniej więcej takiej wysokości, a są aż takie dotąd, do takie prawie do kolana wysokie buciory. No ja kupiłem, to są chyba 10-calowe cholewki. Tu jest 10-calowa cholewka, taka w sam raz jak dla mnie. I jak mi się spodobają, to chyba sobie jeszcze kupię drugą parę, może na lato bardziej. Więcej filmów z przygotowań do wyprawy alaskańskiej przed nami. Niestety na tym się muszę skupić. Te wszystkie filmy, które teraz będą publikowane, będą związane z przygotowaniami do wyprawy. Mam nadzieję, że Was to ciekawi, że zobaczycie, jak można się przygotować do wielkiej wyprawy przy użyciu starodawnego sprzętu. Te buty są nowoczesne w tym sensie, że są produkowane teraz, ale ten model jest niezmienny od 1911 roku. Tak jak Colt 1911. To mamy LL Beans 1911, ten sam rok.